Witam po kolejnej giełdzie kolekcjonerskiej, tym razem w Nałęczowie. Jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się kupić te trzy monety z profilem głowy kościuszki. Mam już pewien zbiór monet z PRL-u o różnym nominale. No, niemniej te trzy są w dobrym stanie, oceniłabym je na cztery. I są to jedna z nich, tak zwana duża głowa, i dwie mniejsze. Monetki mają bok ząbkowany, wykonane zostały według projektu zielińskiego. Większe bite były od 59 do 66 roku, a mniejsze od 69 do 73 roku, i wszystkie zostały wycofane z obiegu w roku 78 monetka z 60 roku nie posiada znaku menniczego dwie pozostałe są już w znak menniczy wyposażone mają one na rynku różną wartość w zależności od stanu zachowania no, i te w stanie idealnym lub wyjątkowo ładne potrafią kosztować 300 i wzwyż. Natomiast te, które ja nabyłam, można kupić już od kilkudziesięciu złotych. Pojawiły się w okresie PRL-u również monety 100 złotowe z wizerunkiem kościuszki, ale tej